One Man Show. Miło Was widzieć, zwłaszcza, że dzisiaj dzień historyczny, 23 sierpnia. 20 lat później? 20 lat później, 20 lat to po widzewie, ale po Legii 21. Ja muszę, Karol tu mi się wcina, ale też chcę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mianowicie te 21 lat temu, ja pamiętam, znaczy pamiętam jak dzisiaj, jak dzisiaj, że leciałem samolotem do Göteborga razem z Legią, nam zaprosił prezes klubu, ale nie Ubudubu, tylko taki naprawdę, który nie żałował kasy, Janusz Romanowski. I on, nie wiem jak on to zorganizował, ale raz w życiu mieliśmy dobrego sędziego, ja już to wspominałem, dla tamtych dwie czerwone, nieuznany gol na 2-0 w ogóle, cuda wianki. Natomiast, ale to było tak, drugie zwycięstwo z mistrzami Szwecji, potem wygrana z mistrzami Norwegii i co największą sensacją wówczas było, naprawdę dla mnie w ogóle niebywałą i niezrozumiałą, ogranie mistrza Anglii, Blackburn Rovers. No tak wprawdzie głupio brzmi, ale uwierzcie mi, że Andrzej Twarowski to kibicem Blackburn Rovers był, bo to była świetna ekipa. 100 milionów funtów miał trener na transfery i między innymi w ataku grał tam taki gościu, który się nazywał Alan Shearer. Alan Shearer to taki, można powiedzieć, jeden z trójki najskuteczniejszych napastników ever w Premier League. On tych goli strzelił ze 250 przynajmniej dla różnych klubów. Ale w każdym razie ten Shearer nie dał rady Maćkowi Szczęsnemu. Nie mylmy z Wojciechem Szczęsnym. Wojtkowi by pewnie dał radę, ale Maciejowi nie dał. Więc Legia miała takie zwycięstwa wbrew absolutnie wszelkim zwyczajom, standardom. Potem poleciałem do Aten. W Warszawie było 0-0 z Panathinaikosem. Pamiętam, że boisko śmierdziało, był lód, więc polewano mocznikiem. No to coś makabrycznego. To boisko było takie szaro-burę. Nie dało się wbić gola Grekom. Natomiast w rewanżu, no taka gładka trójka do zera. W Warszawie, w tych naszych kręgach trochę dziennikarskich, trochę kibicowskich, mówiono, że piłkarze ten mecz puścili i to tak grubo. Powiem szczerze, po latach jestem skłonny w to uwierzyć nawet, ponieważ jeżeli coś jest niedowiary w piłce nożnej, to znaczy, że jest to całkiem prawdopodobne. Więc to zależy tylko po prostu od tych biletów Hanny Gronkiewicz, tak? Jakie kiedyś nazywano. Więc pamiętam całą tę Ligę Mistrzów. Legia kończyła w ósemce najlepszych drużyn Europy. Było to coś nieprawdopodobnie przyjemnego. Zwłaszcza, że za chwilę powtórzył Widzew. Wynik może nie tak dobry, ale jakoś z tą Ligą Mistrzów się przywitał w sposób taki fajny, bo na przykład ograł z Tiełę, zremisował z Dortmundem. Więc to naprawdę nie były obciachy żadne. No i teraz tak, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie awansować? Powiem szczerze, no w zasadzie to bylibyśmy już w następnej rundzie, gdyby nie jedno ale. To jedno ale to się nazywa Legia. No niestety, Legia coś może spieprzyć, to może spieprzyć na pewno. Karol twierdzi, że jest to niemożliwe. Dobra, tak? No niech będzie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo mała szansa. Bardzo mała szansa, znaczy bardzo mała dla kogo? Dla... Bardzo mała szansa, że Legia to spieprzy. Bardzo mała szansa, ale na pewno oglądałeś to jak ja, mecz Legia Arka. Wynik 1-3, to tak jakby tamci zrobili 3-1, to wchodzą, prawda? No wchodzą. I wyobraź sobie teraz taki scenariusz, 1-0 dla tamtych, no bo zawsze może bramka wpaść. 1-0, tutaj Warszawa Dygot, nie? Już takie lekkie, wiesz, prądy. A tam ci co robią? Bujaczek. Cisną. No Malarz wpuszcza to, co leci w bramkę. W ogóle wiesz co, jestem trochę rozczarowany, bo wydawało mi się, że Malarz to będzie tym zawodnikiem, który w ogóle ściągnie opaskę Pazdanowi. No bo to on mówił, że Pazdan, jak chcesz odejść, to musisz się najpierw z nami porozmawiać, co wyraźnie wskazało na to, że Malarz czuje się na siłach dyrygować tym zespołem, jednocześnie dyrygować jako przedstawiciel
tych piłkarzy, którzy nie chcą nigdzie odchodzić, tylko którzy chcą grać i tu zarabiać, wygrywać, wszystkie te miłe rzeczy, wszystkich tych miłych rzeczy doznać. Ale w rzeczy nie myślałem, że że jak będzie Pazdan odpoczywał, to Rzeźniczak będzie dalej kapitanem. No to, to jest po prostu na tej zasadzie, Karol, to ty niedługo zostaniesz naczelnym Weszło, bo się okaże, że najdłużej pracujesz, wiesz, nie? To jest w ogóle jakieś absurdalne. W każdym razie Malarz tak, miał takie cechy silne, przywódcze. No i wydaje mi się, że tutaj w tym meczu z Arką akurat no nie dał rady, no po prostu wszystko co leciało, wszystko wpuszczał. No dobra, mamy tu małe bombardowanko. Karol, typujemy, bo tu wiesz, ja ostatnio trafiłem wynik odwrotny, ty 1-1 stawiałeś, a teraz jak typujemy na wieczór? 2-0. Dla kogo? Dla Legiuni. To jest istotne, bo wiesz, bo jak dla tamtych 2-0 to... Nie, no nie mówię 0-2, 2-0, dla Legiuni. A powiedz mi, bo to dużo ludzi ciekawi, a czy miałeś w sobotę orgazm? No mówiłem ci, że mrowienie. Mrowienie, ale nie, w sobotę. A, w tą sobotę. No w tę, nie w tą, tylko w tę. W tę, nie, absolutnie. Nie miałeś orgazmu, no właśnie, a co, to Pryjo nie postarał się? Co? A, nie. Nie tego, nie poprawił ci nastroju. No dobra, na szczęście my sobie tak dokazujemy, ale wyłącznie dlatego, że gdybyśmy liczyli tylko na orgazm związane z Legią, to byśmy w życiu się nie doczekali. Natomiast mamy takie różne inne pomysły jeszcze na rzeczywistość. Dobra, także nie, orgazm był, tylko nie z powodu meczu. Tak, tylko nie z powodu Pryjowicza. Nie z powodu, dokładnie, Pryjowicza. Dobra, co chciałem powiedzieć? To zła kobieta była. Słuchaj, dobrze, więc teraz Adam Nikodem. Aha, bo Karol mi tu bombardowanko teraz podsyła do komóreczki, jako że komp się ładuje. Adam Nikodem. Awansu do Ligi Mistrzów nie przegrałby chyba nawet Ulatowski. O, to ciekawe porównanie, już dawno zapomniałem. Rafał Ulatowski, on chyba na Islandii pracował. Oj, proszę, Islandia awansowała do Euro, więc można powiedzieć, że on podwaliny razem z Andrzejem Strejlałem zrobił pod sukcesy. Dobra, więc raczej nie przegra go też Hazi. Ja jakoś teraz polubiłem tego Haziego w momencie, jak tak zaczął trochę ostrzej tych swoich piłkarzy traktować. Piłkarzy, duże słowo, wykonujących zawód piłkarza. I oczywiście tam jakieś na niego straszne pochykiwania, że jak to tak można, w szatni trzeba tego już mojego. Ja je tam w szatni, tam jak się publicznie bierze pieniądze, publicznie się tam odpowiada. I raz na jakiś czas każda drużyna musi zrobić wietrzenie szatni, czyli po prostu otworzyć drzwi, zrobić przeciąg, okna też, zrobić przeciąg. I jak co wyfrunie, to już nie łapa, tylko niech idzie w diabły. Wielko wiesz, co się dziwnie tak zrobiło, Karol, bo dobrze w sumie zagrał ten Szwoch w Arce. I tak pomyślałem sobie, czy trzeba z Legii dostać kopa, żeby pójść gdzie indziej i się wziąć za siebie. Bo w Legii przez rok to on cały czas chorował. On był cały czas na kozetce. Jakbyście wiedzieli... Może jod. Może jodu trochę mu brakowało. Jak ja bym powiedział, ile ja mam chorób, to ja powinienem już nie żyć. No, a gdyby piłkarze mieli chociaż jedną setną tej zaciętości, to naprawdę osiągalibyśmy rzeczy wspaniałe. No ale dobra, co do tego Haziego, mówię, jakoś go tak troszeczkę polubiłem. Zwłaszcza, że nawet posłuchałem, wiesz Karol, trochę jak mówi po angielsku, to nawet nieźle. Tak, to prawda. To prawda, prawda, ale ma taki absolutnie niealbański akcent, tylko całkiem przyzwoity, więc tak troszeczkę, bo się bałem, że on tylko francuski i takie, no albański oczywiście, ale to tak sobie pomyślałem, nie jest to jakiś głupi facet, tylko na poziomie. No pytanie teraz, Karol, jak typujesz? No bo jeżeli on będzie walczył z tymi piłkarzami, to czy oni najpierw jego zwolnią, czy on zwolni paru piłkarzy? Co o tym sądzisz? To nie, bo jeżeli... pamiętaj, każdy piłkarz ma swoich popleczników. Wydaje mi się, że Czerczesowie mogli bardziej bojować niż z nim. Jeżeli tam nic nie działali, to tutaj też podobnie nie działają. No właśnie, ale wiesz, dopóki tam paru gości nie dostanie wyroków, to niestety, ale to się tak może tak ciągnąć, tak ślimaczyć, nie? Chciałbym bardzo, nie dlatego, że jestem jakiś mściwy, ale jest to tak mi żal tych ludzi, którzy przychodzą na stadion, przychodzą też, wiesz, że niektórzy z dziećmi, wiesz? Mhm. Przychodzą z dziećmi i tym dzieciom co tłumaczą, że to świetna drużyna, że mistrz Polski, że stulecie, że do Ligi Mistrzów. I taki dzieciaczyna, no powiedzmy, niech ma już więcej jak 7 lat i patrzy ten dzieciaczyna, a tam nikt nie umie w piłkę trafić, to ten dzieciak sobie myśli, ten ojciec, czy tam wujek, czy kolega, to mnie po prostu oszukuje. To jest niemożliwe, żeby tak źle grać, nie?
Więc żal mi tych wszystkich dzieciaków, bo tam my stare konie, to my to jesteśmy przyzwyczajeni, że Legia odwija wszystkie możliwe numery świata, ale to się dzieje w biały dzień za pieniądze. Dobra, więc tak, zarząd Legii powinien się poważnie zastanowić, co dalej, bo wyników nie ma. No jak to nie ma? Zaraz, Adamie, mistrzostwo Polski, Puchar Polski, mistrzostwo Polski juniorów, no wyniki są. Awans do Ligi Mistrzów na wyciągnięcie ręki, no wyniki są, myślę nawet lepsze od twoich wyników, ale to z czego? Pamiętajmy tylko, że my więcej wymagamy, tak? A piłkarze grają, jakby mieli powiązane nogi. Liga odlatuje. No tak nie odlatuje, bo jak to na pół podzielić, to można powiedzieć, że Legia to, co zawsze traciła na swoim dobrym graniu na początek. Ja pamiętam kiedyś za Urbana to 7 meczów z rzędu wygrała i co? I tak nie zdobyła mistrzostwa. Więc to chyba wtedy, kiedy padli na finiszu. W każdym razie ta Liga to jeszcze będzie tak się, jak to się mówi, ślimaczyć długo. Ale ten, dla mnie jest ważne, kogo wylosujemy, a nie tam, znaczy jak awansujemy. Być może po meczu z Nandal Kalbańczyk powinien dostać jedną, dwie szanse ligowe, ale jeśli tutaj nie będzie progresu, to chyba ostatnia szansa, żeby zmienić szkoleniowca i próbować coś ugrać w tej Lidze Mistrzów, a nie oglądać kompromitację. Czasem warto uderzyć się w pierś, powiedzieć tak, zjebaliśmy, Hasi był naszym, a może Żywłakowa błędem. Musimy go naprawić, a nie brnąć dalej przez bagno, udawać, że nic się nie dzieje. No więc ja tak powiem szczerze, że ja bym trenera, który wchodzi do Ligi Mistrzów, to nie zwalniał, to oczywiste jest, to po pierwsze, a po drugie, no jest taki jeden kandydat, który cały czas jest kandydatem do Legii, Michał Probierz, ale Michałowi idzie bardzo fajnie w Jagiellonii, no to też byłoby trochę śmieszne, jakby Legia zabierała trenera drużynie, która jest lepsza i prowadzi, znaczy wyprzedza, nie prowadzi, ale wyprzedza w tabeli. Ja oczywiście wiem, że kiedyś Michał zostanie trenerem Legii, życzę mu tego bardzo. Może Piotrek Nowak, nie wiem, no jest paru tych takich gości. Może Stokowiec? Stokowiec to raczej mi się wydaje trochę taki spod Warszawy, taki bardziej, wiesz, nie? Nic złego nie mam na myśli, tylko że to, no Legia to powinna taki trochę mieć takiego trenera, trochę takiego pomnikowego, trochę symbolicznego, a nie takiego grzecznego, ciepłego, bo nie wiem, no widziałem w niedzielę w telewizji przez półtorej godziny syna Bobo Kaczmarka, no bardzo grzeczny chłopak, bardzo dobre wyniki. Jedną mi zaimponował wypowiedzią, jakby padło pytanie, czy Wisła Płock zajmie miejsce w pierwszej piątce na koniec sezonu, on powiedział nie. Przynajmniej gość wie, że nie ma co kręcić i opowiadać bajek. Więc ten, ale to są wszystko grzeszni chłopcy. Tutaj trzeba, to kiedyś ładnie powiedział, może tym zakończę, że ten, że to wypowiedzenie Franciszka Smudy, że jeżeli drużyna jest bandą, to trener musi być jej hersztem. Hersztem bandy, czyli po prostu jeszcze być bardziej bezwzględny, jeszcze bardziej bezczelny, jeszcze większą świnią musi być niż najgorszy nawet zawodnik. I ja wydaje mi się, charakterologicznie mówię, nie o jakichś nazwiskach, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bycie hersztem, to te nazwiska, które ja wymieniłem, to są bardzo, bardzo dobre. Dobra, i teraz walimy. Hitori Okami, bardzo ciekawe się nazywa. Hitori Okami. Ile to razy się na wyszło naczytałem, jak to nie należy oceniać trenera po kilku meczach, a najwcześniej po jednej rundzie, bo dopiero wtedy można dostrzec efekty jego pracy. Ile to razy naczytałem się, że na boisku to grają piłkarze, a nie trener i zaangażowanie świadczy wyłącznie o ich własnym profesjonalizmie, a nie o profesjonalizmie trenera. Ale widać u Albańczyków ta zasada nie obowiązuje. No i Macieja skorzy. A może po prostu jakiś znajomy trener już czeka na posadę w Legii? No to Hitori, co ja ci mogę powiedzieć? W Japonii też jest tak. Czy trenera można zwolnić i w przerwie? Nie trzeba czekać kilku meczów, a czasami można czekać kilka lat. Chodzi o to, czy z takim gościem się lubi pracować i czy trener wykonuje polecenia przełożonych. No jeżeli przełożeni kazali mu wystawiać rezerwy i się kompromitować, no to znaczy, że wykonał ich polecenie, natomiast z punktu widzenia fanów to jest, no widać zresztą po tych wszystkich komentarzach, które piszecie na weszło, że ludzie widzą, że coś tu nie gra. Jest za duża rozpiętość między aspiracjami, a między prezentowanym poziomem.
zważywszy jeszcze na to, że Legia jest chyba jednym z dwóch klubów w Polsce, a może trzech, który płaci na czas, który nie ma długów, który dba o swoich zawodników, nie brakuje im ptasiego mleka. Mają oni tylko jedną wadę, nie potrafią grać. No i teraz trzeba po prostu powiedzieć sobie, dobra, mamy 28 zawodników, 17 jest nam niepotrzebnych, 11 wystarczy i możemy w 11 sobie grać, resztę sobie dobierzemy. Ja tylko powiem, jak kiedyś byłem w Legii, to był taki zwyczaj bardzo prosty, że w całej Polsce były jednostki wojskowe, okręgi wojskowe przede wszystkim, takie duże. I każdy okręg wojskowy musiał wyszukać kilku utalentowanych młodych zawodników i ich nazwiska wysyłać do Warszawy. W drugą stronę po tych młodych zawodników szły powołania, tak zwane bilety. No i taki bilet przychodził gdziekolwiek w Polsce i człowiek się meldował przy Łazienkowskiej. Muszę powiedzieć, nie był to całkiem głupi pomysł, ponieważ dzięki temu ta Legia uratowała bardzo, bardzo, bardzo wielu młodych sportowców przed straceniem talentu. Natomiast teraz, no tak, ci menedżerowie, tu Belgia, tu Francja, tu jakaś Martynika, a potem jak przychodzi co do czego, to Arka Gdynia leje Legię trójką i to jeszcze przy Łazienkowskiej. No takie trochę głupie, ale Karol, nie takie, żeśmy widzieli klęski, prawda? Prawda? A gośmy się podniesiemy i myślę, że wieczorem będziemy ten hymn Ligi Mistrzów to już sobie tak puszczać, już tak naprawdę, to, tak całkiem szczerze. Do, w takim razie do wieczora i jak to się mówi, Bóg istnieje, nas nie zostawi.